Cześć, witajcie moi drodzy. Dzisiaj kolejny filmik ze stereometrii, a konkretnie przedstawię kilka zadań na obliczanie objętości ostrosłupa i objętości grania stosłupa. Wzorki są bardzo proste. Objętość grania stosłupa to jest pole podstawy grania stosłupa razy jego wysokość, a objętość ostrosłupa to jest 1/3 pola podstawy ostrosłupa i razy jego wysokość. No i przejdźmy do konkretów. Kilka zadań przygotowałem. Zacznijmy od zadania numer 1. Objętość prostopadłej ściany równa się 216, pole powierzchni całkowitej 252, a długości jego krawędzi wychodzących z tego samego wierzchołka tworzą ciąg geometryczny. Oblicz długość przekątnej prostopadłą ścianę. Przygotowałem już wcześniej rysunek. Namalowałem prostopadłą ścianę. Tu na czerwono AC to jest przekątna prostopadłą ścianą, której długość mamy policzyć. Ta przekątna jest w trójkącie prostokątnym ABC, więc policzę ją z Pitagorasa, jeśli poznam wcześniej długość BC i długość AB. A te zaś poznam, jak będę znał A1 i Q. Skoro długości tworzą ciąg geometryczny, no to zapisujemy jako wyraz pierwszy A1, drugi A1Q i trzeci A1Q razy Q, czyli A1Q do kwadratu. Czyli trzy krawędzi wychodzące z jednego wierzchołka tworzą ciąg geometryczny. Dlatego zapisałem w ten sposób te długości. Więc zadanie sprowadza się do ułożenia dwóch równań z literkami A1 i Q. Jak poznam A1 i Q, no to już reszta będzie proste. Co mamy dane? Mamy daną objętość. Objętość to będzie pole podstawy, czyli pole prostokąta i razy wysokość. Czyli pole podstawy to jest A1 razy A1Q i razy wysokość, czyli A1Q kwadrat. I objętość to jest 216. A pole powierzchni całkowitej to będzie sumowane dwie podstawy dolne, czyli dwa kwadraty, te dwa prostokąciki, te dwa po zewnętrznej, ten, na który patrzę i ten z tyłu. Czyli będzie to 2 razy, najpierw to z dołu, czyli A1 razy A1Q plus te z boku, czyli A1Q, A1Q razy A1Q kwadrat. Plus z dołu, z boku i to na co patrzę, czyli A1 i A1Q kwadrat. A1 razy A1Q do kwadratu. To jest pole całkowite i to pole to się równa 252. Czyli jest układ dwóch równań z literkami A1 i Q. Dwa równania, dwie niewiadome, no to raczej takie zadanko rozwiążemy. Podziałamy najpierw pierwszy, mam 3 razy A1, 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 czyli A1 do trzeciej razy Q kwadrat i Q, A1 do trzeciej i Q do trzeciej, to się równa 216. Iloczyn mamy potęg, czyli to będzie potęga A1Q do trzeciej. To jest 216, czyli to co pod potęgą A1Q, podstawa potęgi, to będzie pierwiastek stopnia trzeciego z 216, a to jest 6. Wpiszę to sobie gdzieś tutaj. A1Q równa się 6. Teraz troszkę przekształcam drugie równanie. Podzielę obie strony przez 2. I tutaj mamy A1 kwadrat Q, A1 kwadrat Q plus A1 kwadrat Q do trzeciej, A1 kwadrat Q do trzeciej i plus A1 kwadrat Q do drugiej, plus A1 kwadrat i Q do drugiej. To się równa i tu dzieliłem przez 2, czyli 126. 252. No i teraz z pierwszego równania, chyba że wyłączę A1Q, nic mi to nie da. Czyli z tego
równania wyliczę na przykład A1. A1 to jest 6 przez Q. Na końcu do tego wrócę, a wszędzie w miejsce A1 daję 6 przez Q. Czyli mam 6 przez Q do kwadratu razy Q, dodać 6 przez Q do kwadratu razy Q do trzeciej, dodać 6 przez Q do kwadratu i razy Q kwadrat równa się 126. No i w tym równaniu mam już tylko jedną niewiadomą Q. Aha, bo tego jeszcze nie będę mazał. Dobra, przejdźmy może do tego kawałka. 6 do kwadratu to jest 36. I tu jest Q kwadrat. Z tym Q się skróci, czyli przez Q. Dodać 36. I Q kwadrat będzie. A tu jest Q do trzeciej. Kwadrat się skróci, czyli razy Q. Czyli 36Q. I dalej plus 36. Tu będzie mianownik Q kwadrat. Z tym Q kwadrat się skróci. To się równa 126. Czy 126 podzieli się przez 36? Nie bardzo. Ale skróćmy 36 i 126 przez 2 to będzie 18 i przez 2 to jest 63 i to jeszcze się skróci przez 9, przez 9 to jest 2 i tu jest 7, 7 razy 9 to jest 63. W takim razie obie strony dzielę przez 36, będzie 1 przez Q, dodać 1, równa się, nie przez 36, tylko przez 18. Obie strony będziemy dzielić przez 18. I wtedy zostanie 2 przez Q, dodać 2Q, dodać 2. I tutaj dzieliliśmy najpierw przez 2 i potem przez 9, czyli przez 18 zostało 7. I pomnożymy obie strony przez mianownik i zostanie tutaj, najpierw zacznę od kwadratu, 2q kwadrat. Potem jest 2 minus 7, czyli minus 5q i plus 2 równa się 0. Zostało rozwiązanie tego równania kwadratowego. Jakie to będą liczby? 2 i 1 druga. Sprawdźmy. 2 i 1 druga. Iloczyn 2 razy 1 druga to jest 1. C przez A to jest 1. Ze wzoru wiety to działa. A 2 plus 1 druga to jest 5 drugich. Minus B przez A to też jest 5 drugich. Można liczyć deltę. Ja to wyliczyłem w ten sposób, że Q jest dwójką lub Q to jest 1 druga. No i tutaj mieliśmy układ dwiema niewiadomymi A1 i Q, więc mam Q. Wstawiam tutaj i wliczam A1. 6 przez 2 to jest 3. Czyli A1 równa się 3. Jeśli Q jest 1 drugą, to A1 to jest 12. Czyli jak wrócimy do początkowego rysunku, jakbym namalował sobie ten trójkącik, w którym jest przekątna grania stosłupa A, B, C, to ten odcinek to jest A1 razy Q kwadrat. A1 razy Q kwadrat to jest 3 razy 4, czyli 12 ten odcineczek, a ten AB to z kolei znowu z pi Pitagorasa. A1 to jest 3, a tutaj jest A1Q, czyli 2 razy 3, czyli
6. Więc mam 6 razy 6, 36 plus 9, czyli 45. Tutaj mam pierwiastek z 45. Czyli to AB to jest pierwiastek z 45. No i jak oznaczę przez X, to jest szukaną przekątną granicę słupa. No to z Pitagorasa mamy X kwadrat. To się równa 12 kwadrat, czyli 144 plus pierwiastek 45 do kwadratu, to jest 45, czyli to jest 189, czyli sam x to jest pierwiastek ze 189. No i jak włożę drugi przypadek, A1 12, Q1 2, popodstawiam do tych danych, to wyjdzie mi taka sama odpowiedź. Pierwiastek to 189. To jeszcze można wyłączać, bo 9 plus 8 to jest 17, plus 1 18, to na pewno się dzieli przez 9. No, zobaczmy, ile by to było dalej. 9 razy, tu się mieści 2, 21, to jest 189. Więc pierwiastek z 9 to jest 3, czyli ostatecznie byłoby 3 pierwiastki z 21. To jest długość tej przekątnej. Tak jak mówię, gdy rozważę drugi przypadek, to wyjdzie taki sam wynik. Jak chcecie, możecie sobie porachować. I drugie zadanko. Udowodnij, że jeśli punkt P należy do wnętrza czworościanu foremnego, to suma jego odległości od ścian czworościanu jest stała. Czyli jest czworościan foremny, czyli bryła, która ma cztery przystające ściany. Każda ściana jest trójkątem równobocznym. Wewnątrz biorę sobie jakiś punkcik i liczę odległości punktu od każdej z tych czterech ścian. Policzę, dodaję i jakikolwiek punkt bym nie wziął, to ta suma będzie taka sama. Ta suma ma być stała. Więc gdybym wziął, tego nie będę tu malował, bo to będzie dokładnie wyglądać. Jakby wezmę sobie jakiś punkcik P z wnętrza czworościanu i połączę z wierzchołkami A, C i B. Czyli będę miał trójkącik, tu jakiś punkt A, C i B. I otrzymam ostrosłup. Od tego punktu pójdę też do ściany A, C, D. Dam do D, do C i do A. I mam kolejny ostrosłup do kolejnej ściany i do kolejnej ściany. Więc jak z punktu P do każdej ze ścian, do każdego wierzchołka, pociągnę odcinki PA, PC, PD i tak dalej, to otrzymam cztery ostrosłupy. Jak je sobie poukładam, znowu złożę, dalej będzie ten czworościan. Czyli objętość tego czworościanu to będzie suma objętości wszystkich tych ostrosłupów. Czyli na przykład, gdybym wziął punkt P i połączył z wierzchołkami A, C, B, no to otrzymam czworościan A, B, C. Tutaj był ten punkcik P. A odległość punktu P od ściany, no to maluję po prostu i to jest jego wysokość. To jest jakaś tam odległość D1. Potem wezmę sobie punkt P i na przykład od ściany B, C, D. Też otrzymam jakiś ostrosłup. BCD, B, C i D. I to jest ten punkt P. I odległość od ściany to dalej jest wysokość tego ostrosłupa. Już kolejnych nie będę malował. Więc objętość czworościanu, oznaczyłem go przez V, to jest objętość czworościanu, przepraszam, a przez S duże pole powierzchni każdej ze ścian. One są przystające. Czyli objętość czworościanu to jest objętość jednego, drugiego, trzeciego i czwartego ostrosłupa. A objętość każdego z tych ostrosłupów to jest 1/3 pole podstawy, czyli to S, i razy wysokość, a to jest właśnie odległość punktu od ściany. Czyli będzie 1/3 razy S razy D1
dodać 1 trzecia razy S razy D2 i tak aż do czwartego ostrosłupa S razy odległość D3 i 1 trzecia razy S i razy D4. Powtarza się 1 trzecia S, wyłączę przed nawias, 1 trzecia razy S, a w nawiasie D1 plus D2 plus D3 i plus D4. D1, D2, D3, D4 to są odległości punktu P od każdej ze ścian. Czyli ostatecznie mam, że V, objętość czworościanu, to jest 1 trzecia pole tej ściany, którejkolwiek ze ścian, czy ABC, czy BCD, no i razy ta suma. Jak tę sumę wyliczę, czyli najpierw pomnożę przez 3, to będzie 3V, tu zostanie S razy D1 plus D2 plus D3 i plus D4, no i podzielę przez S i wychodzi, że suma odległości tego punktu P od ścian zawsze to jest objętość przez pole ściany razy 3, a to jest wielkość stała. Ten punkt jakkolwiek nie przesuwam, to objętość danego czworościanu jest taka sama i ściana jest taka sama, co kończy dowód. To trzeba było wykazać, że ta suma jest wielkością stałą. I zadanko trzecie. Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, wiedząc, że pole powierzchni całkowitej wynosi 144, zaś pole powierzchni bocznej 80. Ostrosłup prawidłowy czworokątny, czyli w podstawie ma kwadrat. Odległość BO to jest wysokość ostrosłupa, BA to jest wysokość ściany bocznej i OA to będzie połowa. I przy tych oznaczeniach objętość ostrosłupa to jest 1 trzecia, pole podstawy to jest A kwadrat i razy wysokość. Wysokość to oznaczyłem OB, czyli razy H. Więc muszę policzyć długość A i długość H. Podane jest pole całkowite i pole boczne. Więc jeśli od pola całkowitego odejmę pole boczne, no to zostanie pole podstawy. Z całkowitego odejmuję boczne, zostaje pole podstawy. Pole całkowite, czyli 144, minus pole boczne, czyli 80, to jest pole podstawy, a podstawą jest kwadrat o boku A, czyli pole kwadratu to jest A kwadrat. Czyli A kwadrat to jest 64, więc A to jest 8. A mam policzone. Jeszcze muszę policzyć H. Policzę H, to najpierw policzę AB, oznaczone przez duże H. To ten odcinek OA już mam, więc wysokość policzę z Pitagorasa w trójkącie OAB. Ale wykorzystam jeszcze wzór, nasze dane, że pole całkowite to jest 144. Pole całkowite, czyli pole podstawy, to jest pole kwadratu, czyli A kwadrat, plus 4 trójkąciki, czyli 4 razy 1 druga A i razy BA, oznaczyłem przez H duże. I to pole to jest 144. A to jest 8 do kwadratu 64 plus 4 dwójką skracamy, to jest 2 razy 8, czyli 16H równa się 144, czyli 16H to się równa 36, 80, czyli H to się równa 5. H to jest wysokość ściany bocznej. No i wchodzę w końcu do tego trójkącika prostokątnego OA. B, to H szukam, BA to było H duże, czyli 5, A o A to jest połowa boku, połowa A, czyli 4. Czyli H kwadrat to jest 25
minus 4 kwadrat, czyli 16, czyli 9, czyli h małe to jest 3. No i mogę już policzyć objętość ostrosłupa, 1/3, pole podstawy razy wysokość, czyli objętość to jest 1/3, a kwadrat 8 razy 8, 64 i razy h, czyli razy 3, to jest 64. I to jest objętość tego ostrosłupa. I zadanko numer 4. W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym kąt między dwiema przeciwległymi krawędziami bocznymi ma miarę 2 alfa, gdzie alfa jest w przedziału od 0 do 45 stopni. Odległość wierzchołka podstawy ostrosłupa od przeciwległej krawędzi bocznej jest równa małe d. Oblicz objętość ostrosłupa. Przygotowałem wcześniej rysunki, żeby jak najmniej czasu tracić. Mamy ostrosłup prawidłowy czworokątny. Krawędź podstawy ma długość a, wysokość to jest SO, tu zaznaczyłem, literką H. Kąt między dwiema krawędziami przeciwległymi bocznymi, czyli między na przykład AS i SC, albo DS i SB. To są dwa takie przystające trójkąty równoramienne. I odległość wierzchołka podstawy, czyli wziąłem sobie D od przeciwległej krawędzi, więc jak D, to tej krawędzi SB. I odległość, czyli maluję odcineczek pod kątem prostym i ta odległość D zaznaczona jest jako DE. Potem z tego ostrosłupa przeniosłem sobie trójkąt DBS, DBS. Poprowadziłem też wysokość SO. Skoro długość podstawy krawędzi jest A, no to DB to jest przekątna w kwadracie, czyli to będzie A pierwiastek z dwóch. To DE jeszcze raz oznaczyłem przez D, a tutaj był kąt 2 alfa, skoro trójkąt równoramienny, no to tu mamy, ta wysokość zawiera się również w dwusiecznej, więc piszę alfa i alfa. I ostatnia rzecz, skoro tu jest 90 i tu jest alfa, to ten kącik przy wierzchołku B to musi być 90 minus alfa. Bo alfa, dodać 90 minus alfa to jest 90 i plus ta 90 to jest w sumie 180. No i objętość ostrosłupa to jest wzorek 1/3, pole podstawy, czyli tutaj to będzie a kwadrat i razy wysokość, ja tu oznaczyłem przez h. Więc dane mamy alfa i d, zatem literkę a i literkę h trzeba wyrazić tymi danymi, czyli małe d i alfa. No i wracam do tego trójkącika równoramiennego i w trójkącie prostokątnym DEB mamy d do a pierwiastek z dwóch. Taki stosunek d do a pierwiastek z dwóch. To jest przy prostokąta naprzeciw kąta do przeciwprostokątnej. Czyli to jest sinus kąta 90 stopni minus alfa. Czyli d przez a pierwiastek z dwóch. Ze wzoru redukcyjnego przy 90 sinus przechodzi w kosinus, czyli to jest kosinus alfa. No i z tego wyliczę a to się równa, muszę pomnożyć przez a i podzielić przez kosinus, czyli to będzie d przez pierwiastek z 2 razy kosinus alfa. Czyli a ze wzoru wyraziłem literką d i alfa, to już jest dane. No i tak samo literkę h, to teraz wejdę do trójkąta SOB. W trójkącie SOB, h do OB, czyli to będzie stosunek h do połowy tej długości, czyli a pierwiastek z 2 przez 2. A pierwiastek z 2 przez 2. To jest stosunek przy prostokątnej przy kącie alfa do drugiej przy prostokątnej, czyli to jest kotangens alfa. Czyli to się równa kotangens alfa.
I z tego mam, a wliczyć h, no to ok. Czyli mnożę przez mianownik, czyli h to się równa a pierwiastek z 2 razy kotangens alfa i to przez 2. Mnożę przez mianownik, zostaje h, to jest kotangens razy ten ułamek, czyli a pierwiastek z 2 kotangens przez 2. Tu jeszcze jest literka a, ale a mam już tutaj wyrażone literkami d i alfa, więc podstawiam pierwiastek z 2 przez 2 razy a, czyli d przez pierwiastek z 2 kosinus alfa, a już pisałem, i razy kotangens alfa. Kotangens alfa. Pierwiastki się skrócą, zostanie d przez 2 kosinus alfa, a kotangens to jest kosinus alfa przez sinus alfa. No i jeszcze kosinusy się skrócą, więc zostaje d przez 2 razy sinus alfa. I to liczyłem h. Czyli mam już policzone h i a, więc ostatecznie objętość ostrosłupa to jest 1/3, a kwadrat to jest to coś do kwadratu, d przez pierwiastek z 2 kosinus alfa do kwadratu i razy h, czyli razy d przez 2 sinus. Razy d przez 2 sinus alfa. No i w zasadzie to można zostawić, bo mamy w wyniku już tylko d i alfa, to są dane. Chyba że jeszcze troszkę się pobawimy. To będzie 1/3, przepiszemy. Ułamek do kwadratu, licznik do kwadratu, czyli d kwadrat. Mianownik do kwadratu, czyli 2 i kosinus kwadrat alfa i razy d przez 2 sinus alfa. I teraz jeszcze, jak pamiętacie wzorek, sinus podwojonego kąta, sinus 2 alfa, to jest 2 sinus alfa razy kosinus alfa. I mam sinus alfa 2 i z tego kwadratu wezmę 1 kosinus i będzie sinus 2 alfa. Więc 1/2 zabieram, a 3 razy 2 zostaje w mianowniku. W liczniku mam d do trzeciej, w mianowniku 6. Sinus z kosinusem to jest sinus 2 alfa razy i 1 kosinus jeszcze zostanie, czyli razy kosinus alfa. No i to już jest najprostszy wynik, czyli odpowiedź do tego zadanka. Kolejne zadanko. Jeśli każdą krawędź sześcianu przedłużymy o 2, to jego objętość powiększy się o 98. Oblicz długość krawędzi mniejszego sześcianu, czyli tego początkowego. No to oznaczmy na przykład a to jest długość krawędzi tego wyjściowego sześcianu. I objętość tego sześcianu to jest pole podstawy, czyli a kwadrat i razy a to też jest, i razy h to też jest a, czyli ta objętość wyjściowego to jest a do trzeciej. Teraz zwiększamy krawędź każdą o 2 i to, ta druga objętość to będzie a plus 2 i to do trzeciej. I objętość ta się zwiększyła. W takim razie ułożymy równanie, że a plus 2 do trzeciej to jest to większe, więc do pierwszej objętości, a do trzeciej dokładamy 98. A do trzeciej to jest objętość wyjściowego, to jest objętość drugiego i ona jest większa o 98. No i w tym równaniu mamy niewiadomą a, czyli to jest długość krawędzi tego szukanego sześcianu. Więc mamy tutaj na lewej stronie wzorek skróconego mnożenia. Dla przypomnienia a plus b do potęgi trzeciej
To jest a do trzeciej plus 3a kwadrat b, dodać 3ab kwadrat i dodać b do trzeciej. A to tutaj jest też a, a b to jest dwójeczka. Czyli najpierw pierwszy do trzeciej to jest a do trzeciej, dodać 3a kwadrat razy 2, dodać 3a i razy 2 kwadrat i dodać 2 do trzeciej. I przepisuję prawo, a do trzeciej dodać 98. Na lewej jest a do trzeciej i na prawej to się redukuje. Zostaje 3 razy 2, czyli 6a kwadrat, dodać 4 razy 3, 12a, dodać 8 i równa się 98. Równanie jest kwadratowe, przenosimy wszystko na lewą stronę. 6a kwadrat, dodać 12a minus 90 równa się 0. I podzielimy obie strony przez 6. To jest a kwadrat plus 2a minus 15 równa się 0. Można policzyć deltę albo zerami wzięty iloczyn. To jest c przez a, czyli minus 15, a suma to jest minus b przez a, czyli minus 2. Przy mnożeniu mam wynik ujemny, czyli jedna musi być dodatnia, druga ujemna, czyli minus 5 i 3. Sprawdźmy, 3 razy minus 5 to jest minus 15 i minus 5 plus 3 to jest minus 2. W takim razie rozwiązaniem tego równania kwadratowego są dwie liczby, minus 5 lub a równa się 3. Ale a to jest długość, więc zostaje tylko 3, bo to ujemne rozwiązanie odpada w tym zadanku. I kolejne zadanko. Przekątna ściany bocznej graniasta słupa prawidłowego trójkątnego ma długość 6 i jest nachylona do sąsiedniej ściany bocznej pod kątem 30 stopni. Oblicz objętość graniasta słupa. Graniasta słup prawidłowy i trójkątny. Czyli w podstawach mamy trójkąt równoboczny. Oznaczyłem długość krawędzi przez A. OB to jest A. Tu wszędzie jest A, A, A. Przekątna ściany bocznej, to jest to na czerwono, to jest AF. Ona ma długość 6. I kąt między przekątną a sąsiednią ścianą, tą FCBE, to jest kąt między przekątną a żółtym prostokątnym na tę ścianę. Jak rzucam odcinek na ścianę, to ten na ścianie już jest, ten punkt F, a punkt A pod kątem prostym przejdzie na punkt G. I tu jest pod kątem prostym, czyli to jest wysokość w podstawie, ale podstawa była trójkątem, znaczy jest trójkątem równobocznym, więc to AG wpisujemy, że to jest A pierwiastek 3 przez 2, bo to jest wysokość w trójkącie równobocznym. No i punkt G to jest środek odcinka CB, czyli to jest połowa krawędzi, czyli CG, to też jest A drugich. No i wzór na objętość graniasta słupa to jest pole podstawy, czyli pole trójkąta równobocznego to jest A kwadrat pierwiastków z 3 przez 4 i razy H, czyli u nas będzie FC na przykład, razy długość FC. Czyli trzeba policzyć A i policzyć długość FC. Mamy podany kąt 30 stopni, jeden z boków w trójkącie prostokątnym AGF. W trójkąciku prostokątnym AGF będziemy układać proporcje dla sinusów, kosinusów i tak dalej. Więc najpierw policzę długość AG. Jak będę długość AG znał, to jest wysokość, to policzę również A. Więc najpierw piszemy AG do 6. To jest przyprostokątna naprzeciw kąta, to przeciw prostokątnej, czyli to jest sinus tego kąta, czyli sinus 30 stopni. No i z tego policzę długość AG. Długość AG
to się równa sinus 30, czyli 1 druga i razy 6 to się równa 3. To był pierwszy rachunek. Ale AG to jest wysokość w trójkącie równobocznym. Czyli A pierwiastków z 3 przez 2, ta wysokość to jest 3. No i z tego wyznaczę długość krawędzi podstawy, pomnożę przez 2, czyli A pierwiastek z 3 to jest 6. Podzielę przez pierwiastek z 3, 6 przez pierwiastek z 3 i rozszerzę ułamek o pierwiastek z 3, czyli 6 pierwiastków z 3 przez 3. I ostatecznie 2 pierwiastki z 3. Czyli A już mam, zostało FC. A FC wyznaczę z Pitagorasa w trójkącie FCG. Jeśli tutaj mam połowę A, to już znam, to jeszcze muszę policzyć FG. Dalej w trójkącie AGF. Czyli teraz mam FG do 6. To jest przyprostokątna, teraz przy kącie do przeciwprostokątnej. To jest kosinus kąta, czyli to jest kosinus 30 stopni. Stąd FG to jest kosinus 30, czyli pierwiastek z 3 przez 2 i razy 6. Czyli FG to jest 3 pierwiastki z 3. I mam już FG, więc policzę długość FC. Czyli teraz już w trójkąciku FCG, w trójkącie FCG, stwierdzenia Pitagorasa mamy FC to szukane do kwadratu, dodać połowa A do kwadratu, to się równa FG do kwadratu. W takim razie FC kwadrat to się równa FG do kwadratu, to jest to do kwadratu, czyli 9 razy 3, czyli 27. Teraz A przez 2 to jest pierwiastek z 3. Do kwadratu to jest 3, czyli to jest 24. Czyli długość FC to jest pierwiastek z 24, to jest 4 razy 6, pierwiastek z 4, czyli 2, pierwiastki z 6. No i wszystkie dane już mamy. Objętość to jest pierwiastek z 3 przez 4 razy A kwadrat, czyli 4 razy 3, czyli 12. I razy FC, czyli razy 2 pierwiastki z 6. Czwóreczka się z dwunastką skróci, to jest 3 razy 2 to jest 6 pierwiastków z 3, a pierwiastek z 6 mogę zapisać, i to jest pierwiastek z 3 i pierwiastek z 2. I wtedy mamy 3 razy 6, czyli 18 pierwiastków z 2. I to już jest ostateczny wynik, czyli objętość tego grania z tą słupa. I ostatnie zadanko na dzisiaj. Podstawą grania z tą słupa prostego jest trapez, którego podstawy mają długość 3,24, a ramiona 10,17. Ściana boczna o najmniejszym polu jest kwadratem. Oblicz objętość grania z tą słupa. Więc tutaj najpierw namalowałem ten grania z tą słup. W podstawie mamy trapez. Podstawy 3,24, ramiona 10,17, ściana boczna o najmniejszym polu. Najmniejsze pole to będzie to, najmniejsze pole to będzie ta ściana DCGH i tu musi być w takim razie kwadrat o boku 3. Jest kwadratem, czy to jest kwadrat o boku 3 i przy okazji wysokość tego grania stosłupa to już jest podana, to jest 3. Więc do objętości grania z tą słupa wystarczy policzyć pole podstawy, czyli pole trapezu.
Tu przemalowałem tylko podstawę, czyli ten trapezik. A, B, C, D, ramiona 10, 17, boki 3 i 24. No i wzór na pole trapezu to jest A plus B razy H przez 2. Gdzie A i B to są podstawy, no to mamy 3 plus 24. 3 plus 24 razy wysokość, to jest nieznana, H przez 2. Czyli to jest 27H przez 2. Więc muszę znaleźć H, wtedy policzę pole trapezu, czyli podstawy, no i wysokość już mam. Więc całe zadanie sprowadza się tak naprawdę do trapezu. Wysokość trapezu oznaczmy przez H. Muszę ułożyć równanie z literką H. Tutaj ten odcineczek między wysokością A oznaczam przez X. Ten kawałeczek to jest odtąd dotąd to jest 3. Więc jaki tu jest kawałeczek? Z 24 odejmuję 3, czyli to co było tutaj na górze i na te dwie części zostaje 21. Z 21 odejmuję X. I to jest właśnie tutaj, czyli 21 minus x. No i mam dwa trójkąty prostokątne, długościa h, x i 10. I tutaj h, 21 minus x i 17. Więc wystarczy zapisać dwa wzorki, twierdzenie Pitagorasa w tym trójkąciku i w tym trójkąciku. I będą dwa równania z dwiema niewiadomymi, h oraz x. Czyli w tym pierwszym trójkącie będzie h kwadrat, dodać x kwadrat, to się równa 10 kwadrat. I w drugim h kwadrat, dodać 21 minus x do kwadratu, to jest 17 kwadrat. I odejmę stronami, bo mamy to samo h kwadrat, h kwadrat. Czyli h kwadrat minus h kwadrat się zredukuje, zostaje x kwadrat odjąć 21 minus x do kwadratu, to jest 10 kwadrat minus 17 kwadrat. Mogę tu podnosić do kwadratu, tutaj też do kwadratu, ale ja będę stosował wzorek na różnicę kwadratów, czyli a kwadrat minus b kwadrat, to jest a minus b razy a plus b. Tutaj a to jest x, a b 21 minus x, a w drugim a to jest 10, a b to jest 17. Więc w pierwszym będzie a minus b to jest x, minus ten nawiasik, czyli minus 21, minus minus, czyli plus x. I w drugim będzie x, dodać to co w nawiasie, czyli 21 minus i tutaj a minus b, to nie będę już dawał nawiasów, to jest 10 minus 17, czyli minus 7, razy 10 plus 17, czyli 27. W pierwszym nawiasie zostaje x plus x, czyli 2x minus 21. Tu x się redukują, czyli razy 21, to jest minus 7 razy 27. Podzielę obie strony przez 7, to tu będzie 3 i zostanie 3 i tu minus 27 i obie strony jeszcze przez 3 i zostaje 2x minus 21, to jest minus, zaraz bym się nie zgubił, tu przez 3, 27 przez 3 to jest 9. Czyli 2x to się równa 21 minus 9, to jest 12, czyli x to się równa 6. No i wstawię na przykład do tego pierwszego równania, czyli h kwadrat, dodać x kwadrat to jest 36 i 10 do kwadratu, czyli 100, czyli h kwadrat to jest 64, czyli h to już jest 8. No i wracam do pole podstawy. To jest
27h przez 2. W takim razie objętość to jest pole podstawy, granica słupa razy wysokość, czyli razy 3. Pole podstawy to mamy 27 razy 8 przez 2 i to razy 3. Czyli 27 razy 4 razy 3, czyli 12. 10 razy 27 to jest 270 i 2 razy 27 to jest 54. Czyli 30 to będzie 324. 30 to jest 324. No i to już jest ta objętość szukana grania stosłupa. Kończę na dzisiaj, moi drodzy. Mam nadzieję, że troszkę pojaśniłem. Dzięki za uwagę. Czekam na suby, lajki i do kolejnego filmiku. Znowu coś tam z geometrii przestrzennej prawdopodobnie. Bywajcie.